Moi drodzy, witam w kolejnym materiale po powrocie z oceniania waszych składów dzień po dniu, moi drodzy, daily, dwudniowe. No musicie mi naprawdę serdecznie pogratulować, ale dobra, już tak na poważnie, gdzie wysyłać składy, bo o tym no niestety zawsze muszę przypominać, gdzie podsyłać składy, wracając do tego pytania, na serwerze Coins Kingdom na Discordzie. No a my zakończyliśmy ostatni materiał, dosyć charakterystyczny sposób na młodym Makłowiczu, więc teraz przejdziemy do pana Jakubka 18. Mi też jakbyś mógł, no oczywiście, że mogę i otwieramy sobie ten skład, no i lecimy z ocenką. W bramce Steve Mandanda, prawdopodobnie bramkarz, o którego było najlepsze, najciekawsze wręcz wyzwanie w historii całej FIFA, bo naprawdę fajnie się można było bawić tym tą jedenastką bramkarzy. Mamy Jordiego Alby, mamy Jimeneza, mamy Carlesa Pujola oraz mamy Cancelo. Nietypowa obrona, no może ten Cancelo jest często, natomiast widzieć Pujola to jest zawsze kurde takie wow, Carles Pujol, nie? Uwielbiam gościa. Naprawdę mamy Jimeneza, mamy Albę. No, chcę się powiedzieć Varane, nie? No bo ma zgranie z Mandandą, ma zgranie z wszystkimi w tej jedenastce, no oczywiście oprócz Kimisia, no ale tutaj Jimenez również tego zgrania właśnie z zawodnikiem Bayernu nie ma, no ale kurde, no musi być chyba tutaj ten Varane, nie? Bo no chcemy być oryginalni, ale no każdy gra tym Varanem. Może być Varane bądź ktoś inny, żeby po prostu tego Jimeneza zastąpić, bo w mojej opinii nie jest już aż tak dobry na tym etapie gry. Może jakoś jeszcze z 3 miesiące temu dawałby radę. Mamy Samuela Eto'o, kolejnego fantastycznego zawodnika w przeszłości. O, przepraszam, ja powiedziałem, że to jest Kimiś, ja już nie pamiętam, bo to jest Goretzka, nie? Jestem troszkę taki zaspany dzisiaj. No dobra, mamy Özila, mamy Del Piero, mamy Podolskiego i Roberta. Chciałoby się powiedzieć, że dwóch Polaków na napastniku, no ale a niestety ten drugi Polakiem do końca nie jest. Jeśli chodzi o te tutaj karty, no do tego Özila nie jestem przekonany, nie byłem przekonany, ale widzę, że dużo osób nim gra, więc dlaczego by nie? Jest Joshua Kim, boże, kolejny raz. Jest to Goretzka, oczywiście, no co ja o nim myślę, no kurde, no pasowałoby go wymienić na jakąś lepszą wersję zawodnika Bayernu, żeby on tutaj się zgrywał właśnie z Robertem Lewandowskim. Widzę, że też ma fajne zgranie z Özilem, bo i z Niemcem. Więc no z tym Özilem zawsze mam problem, mylę się, że jest Turkiem, no bo właściwie patrząc na niego tak być powinno, z całym szacunkiem oczywiście i żadne tutaj rasistowskie względy tym mną nie kierują, po prostu no sami przyznacie, no i może być tutaj po prostu jakiś inny zawodnik niemiecki, pomocnik z Ligi Niemieckiej, nie przedłużając po prostu bym wymienił tutaj pana Goretzkę oraz pana Jimeneza, no a finalna ocenka to 7/10, no bo taka sobie dobry składzik, ale bez szału. Pomógłbyś budżet, ile tam było? Budżet 350 tysięcy, okej. Mamy Lopesa, mamy tutaj Sambię na lewej, a nie na prawej obronie. Mamy Tobibo, bardzo dobra obrona. Ten Marcelo w ogóle fajne, świetne statystyki defensywy oraz fizyczności. Mamy Cuadrado. Co do tego Cuadrado nie jestem przekonany, ale dobra, no polecałbym go wymienić, no ale to nie jest priorytet na tyle, żeby właśnie to robić akurat na pierwszym miejscu. Mamy tego Ronaldo, mamy Sancheza, mamy generalnie bardzo dobrą jedenastkę. W czym ja mam ci chłopie pomagać? Wiadomo, Kylian Mbappé może być zastąpiony jakimś, nie wiem, Saint-Maximin, który wyszedł teraz, nie wiem, jakimś innym cudem, wiadomo, jakąś ikoną, ale w twoim przypadku widzę właśnie minus jeden jedyny właśnie w postaci tego Cuadrado. No a poza nim nie ma tutaj jakichś większych minusów, więc to co ja mam ci tutaj chłopie pomagać? No kurde, no masz Kyliana Mbappé, masz wszystko chłopie. Nawet tak sobie teraz sprawdzam, czy ktoś inny z ligi francuskiej mógłby się tutaj wpasować, ale właściwie nie mógłby być to Francuz, bo my chcemy full zgrania na Neymarze. No jest ten Ben Yedder, ale tak poza nim, no to kurde, nawet tak, no bo oczywiście kojarzyłem, że tych kart nie jest zbyt wiele, natomiast myślałem, że może jakaś fajna karta specjalna wyszła. No ale nie, okazuje się, że faktycznie nie, nawet mi słuchawka z wrażenia wypadła, że tak słabo w tej lidze francuskiej, kurde. No także Mbappé lepsze wersje nie widzę specjalnie w dobrego kierunku, właśnie
co do twojej ofensywy oraz linii pomocy, natomiast możesz ulepszać swojego bramkarza o tyle, no nie będę się ciepiał bramkarza, no bo jednak to jest tylko bramkarz i tak będzie wylewał. Jest Cuadrado właśnie tym moim tutaj mankamentem, moim zdaniem oczywiście, żebyś go wymienił. Kto tutaj mógłby się znaleźć? Oczywiście od razu do głowy przychodzi mi Bruno Peres. Jak wy to widzicie, nie wiemy już, czy Roma przeszła dalej, czy też odpadła z Ajaxem Amsterdam. Po pierwszym spotkaniu było 2-1, bodajże na wyjeździe, chociaż nie pamiętam, a Bruno Peres to naprawdę jest klasowy zawodnik, oczywiście jeśli chodzi o FIFA w tym roku, bo fajną kartę po prostu otrzymał, no i taka jest w sumie logika. FIFA 87 overalla może dostać upgrade i właśnie jego bym ci tutaj polecał. O kurczę. Sprawdzam sobie na Futbinie, a tu reklama, nie? Miałby zgranie z Palacio, miałby zgranie z Marcelo i byliby wszyscy zadowoleni. Właściwie tyle. Ocenka? Ocenka 8/10, niech ci będzie. Mamy Hono tu. Hono tu hopę, nie? Wjeżdżamy z tym składem, widzę już ten gulasz na bramce. No ale poza nim, Adama Traore, mamy Klostermana, mamy Upamecano, mamy tutaj Mukiele, mamy po prostu Genduziego, mamy po prostu no, tutaj niemiecki, fajny środek obrony. No ale czy ten Klosterman nadal daje tak radę, jak na początku gry rozwalał totalnie system? Nie jestem do tego przekonany. Ja bym generalnie przebudował to wszystko, wiem, że to bardzo fajnie wygląda, natomiast taki, no dobra, bramkarza nie będę się czepiał według naszej zasady, natomiast taki Mukiele, Klosterman, umówmy się, da się znaleźć lepszych zawodników. Nie wiem, czy nam tutaj napisałeś, ile masz hajsu na koncie, no ale tutaj widać, że jest 420 tysięcy, więc no całkiem fajna sumka. Masz Mohameda Salaha, masz Hadżiego, jeśli go kupiłeś, to był ogromny błąd, bo wiele więcej można zrobić za tą właśnie kwotę, którą po prostu wydawać na Hadżiego, ale prawdopodobnie trafiłeś go z paczki z ikoną, więc no nie czepiajmy się już aż tak. Jeśli jest w miarę okej, to zostawiamy. Ofensywa jest klasyczna, ale bardzo dobra, jest Cristiano Ronaldo. Co do tego Genduziego oczywiście nie mam problemu, co do Adamy Traore również, natomiast Klosterman, Mukiele, umówmy się, powtórzę to jeszcze raz, są lepsi gracze. No i teraz, co ja bym z tym składem zrobił? Jeśli już tak koniecznie, chociaż w sumie niekoniecznie, nie wiem w jakim kierunku konkretnie chcesz kierować ten skład, ale brniemy w kierunku Ligi Niemieckiej, no to akurat tutaj, jeśli chodzi o ESO, mamy naprawdę bardzo fajny wybór. Mamy Boatenga, on był chyba w SBC, tak jest, on był w SBC, przecież to wspominkowy. Mamy Davida Alabę, nie jestem przekonany co do tej ceny, w stosunku do jakości, ale ta psoba Future Stars to już naprawdę powinna być świetna karta. Wiele osób nim gra, myślałem, że mniej osób nim gra, ale po ostatnim FUT Champions naprawdę, no może jakieś 5 spotkań, ale jak na środkowego obrońcę było to naprawdę sporo, właśnie widziałem go w 5 spotkaniach, więc tak naprawdę jest jeszcze oczywiście Hinteregger, ale to już mniej bym polecał. Jest Sven Bender, który był w SBC, więc ja bym ci polecał właśnie zawodnika z Burkina Faso. Natomiast wtedy, jeśli chodzi o prawą obronę, wiadomo, pierwsze o czym myślimy to Kevin Mbabu. Natomiast no nie mielibyśmy tutaj fulla zgrania dla niego oczywiście. Mamy tutaj również takich zawodników jak Laimer, ale on również był w SBC, Mukiele był w wyzwaniach, a poza nim nie ma naprawdę wyboru, bo poniżej jest Pavard, który już się totalnie nie nadaje, a poza tym to jest 8-4 inform, taki no, przeciętny zawodnik, więc no musisz kurde chyba jednak tego zawodnika zostawić, mianowicie Mukiele, a może ktoś z Ligi Francuskiej? Właśnie mój drogi, tutaj Sambia wchodzi perfekcyjnie. Zobacz, Malinka z Neymarem, który i tak ma tutaj dosyć fajne zgranie i chyba to nic nie zmieni, chociaż może zmieni. Ale zarazem Malinka z Upamecano. Wszystko jest pięknie, mój drogi. Zamykamy ten skład, ale za całokształt. No i jest tu troszkę z tymi pozycjami zamętu, jest tu troszkę niedociągnięć, 7/10, nie? Czekam na takie chociaż 9/10, może jestem troszkę rygorystyczny w tych moich ocenach, natomiast po prostu nie można się od razu tak rozpętać. Rafał, budżet 800k plus sprzedaż zawodnika, wymienni Neymar, Mbappe, Mendy, Varane. Ojoj, klasyk. Mamy tutaj od dołu Nick Pope, papież w bramce, Mendy, Varane, Gomez, Cancelo, Petit, jest Figo, jest Bruno Fernandes, jest Mbappe, Neymar oraz Ben Yedder. Co tutaj jest źle? Ojoj.
Ojej, już nie mogę tutaj zastosować mojej klasycznej gadki, że no Bruno Fernandes w wyższych wersjach w stosunku do swojej złotej rzadki jest dużo lepszy. Nie mogę tego powiedzieć. Co ja mogę jedynie powiedzieć? No ten Joe Gomez może już do wymiany, może już tak. No Varane Mendy nie komentujemy, to jest dobre, to działa, nadal działa, niestety działa. Więc nie będziemy zmieniać Cancelo jak najbardziej na miejscu. Luis Figo, no myślę, że jednak dobra ikona, można uznać go za dobrą ikonę. Zajmijmy się zmianą Joe Gomeza. Ponownie zerkam w dół na telefon w poszukiwaniu na Footbinie jakichś fajnych tutaj środkowych obrońców z Premier League, o których mogłem zapomnieć, ale z tego co widzę, no jedynie mógłbyś wydać bardzo dużo na jakąś specjalną wersję Van Dijk, chociaż nie aż tak dużo, 287 tysięcy, nawet nie wiem co to jest za karta, kurde. To jest karta Record Breaker. No tu jest, kurde, do wymiany, masz tyle kasy, nie? Ja jestem słaby w tym ocenianiu, autentycznie. No, lepsza wersja Neymar, lepsza wersja Mbappe, masz ikony, masz ciekawych zawodników, więc tutaj za oryginalność też fajnie by było, chociaż ta obrona nie jest aż taka ciekawa. No, teoretycznie na przykład ktoś napisze inform Nika Polpa. Ale nic ci to nie da, nic ci to nie da, możesz wydawać. No wiadomo, tutaj jeśli już tak naprawdę chcesz wydać fortunę, możesz sobie lecieć jakimś, nie wiem, zbierać na jakiegoś, jakąś dobrą ikonę, jakąś Toty, tutaj Mbappe czy coś takiego. Natomiast to są takie kosmetyczne zmiany, ale drogie. Kosmetyczne oczywiście w cudzysłowie. Pora umierać. Obrona jest super, nie? Klasyka, większego się nie dało. Dobra, ale idąc dalej jest już nieco ciekawiej. Mamy tutaj, no, perfekto. Wszystko jest perfekto. Recenzja tego Fabio Cannavaro jest na kanale. Ja dobrze, bardzo dobrze wiem, jak on w samej grze się prezentuje. Obrona jest fajna, nie? Obrona jest fajna. Tavernier ewentualnie, ewentualnie za tego pana Gomeza. Tak samo jak w przypadku kolegi poprzedniego, jakaś tam wersja Van Dijka za 300 koła. Albo, albo jakaś ikona. Fajne jest wszystko, super z przodu razem z pomocą. Ten Vidal fajnie za taką, no wiadomo, troszkę oryginalność, bo jednak to jest wciąż i nadal bardzo dobry zawodnik. Ale ten Lautaro mnie razi w oczy. I to konkretnie, po prostu, chłopie, zbieraj tutaj na Cristiano Ronaldo w jakiejś, możesz nawet specjalnej wersji, jeśli chcesz zaszaleć, ale ogólnie szybka ocenka za całokształt, wystawiam tutaj 8, no nie, dobra, za tą obronę. No dobra, niech ci będzie 8 na 10, chłopie, nie, żebyś miał. Dobrze, moi drodzy, przed nami ostatni skład na dzisiaj, umówmy się, że będę tutaj znów jutro z kolejnym materiałem, bądź pojutrze, nie wiem czy się wyrobię, po prostu z tego powodu wam to mówię. Ostatni skład jest od JDneczka, myślę, że tutaj nieprzypadkowo to JD się znalazło w twoim niku oraz awatarze, ale już tak nie domyślając się zupełnie niczego, przejdźmy do samego składu. Jest nich Pope, jest to Hernandez, mamy Fofanę, mamy Van Dijka oraz Carlosa Alberto. No ten Fofana... Ten Fofana jest naprawdę przeciętny, mocno przeciętny. Nie wiem czemu ty go, hopet, trzymasz tutaj dalej i w ogóle nie zrobiłeś tej 8-6 wersji, która już no jako tako wygląda. Chyba, że tutaj przypadkowo go umieściłem, nie, bo to jest, kurde, w twoim klubie, na kompanionie, po prostu na aplikacji w telefonie, więc to musi być faktycznie 8-4. Żałuj, chłopcze, że go nie zrobiłeś w wersji 8-6, bo jest nawet okej w tej wersji, no ale my musimy się zająć tym, żeby tego gościa uratować, właściwie wyrzucić go ze składu i uratować twój skład. Wsadzając tutaj kolejnego obrońcę, w ogóle patrząc już tak na pomoc i ja, tak żebyśmy go podsumowali, jest naprawdę fajny, fajne połączenie Dybali oraz Ronaldo, Ronaldo tej wersji na skrzydle, no i Mbappe, Neymar, no to ma każdy i to w sumie nie ma na co narzekać, bardziej narzekam na Varana i Gomeza, boże, Varana i w tego Mendiego, nawet sobie zapomniałem, to jest niesamowite. Ten Renato Sanchez jest trochę słabo połączony w mojej opinii. No, coś by można było w sumie z tym podziałać. Mógłby, no nie, no dobra, myślę, że tak daje radę. Po prostu jest okej, nie? Jest bardzo dobrze tam z przodu. Tylko ten Fofana radzi w oczy, myślę, że każdego. Dlatego po prostu zajmijmy się nim. Mógłbym powiedzieć Varane i wyjść po prostu i zakończyć materiał, natomiast nie będę tak robił. Wiadomo, tutaj patrząc na listę z Footbina jest Laurent Blanc, Marcel Desailly, no ale takie karty jest bardzo już wysokiej półki. Mamy Elhakima Mangala, jego już na pewno nie ma w SBC, nawet nie ma co się zastanawiać. Mam go i naprawdę polecam, no żałuj troszkę, że go nie zrobiłeś.
Jeszcze tak mówiąc, to wtedy Pope'a zmieniasz na Jurista dla lepszego zgrania, to jest naprawdę fajny ruch. Możesz go sprzedać, myślę, że oni podobnej cenie stoją z racji tego, że Pope jest informem, chociaż dokładnie nie wiem. No i wtedy wszyscy się cieszymy. Jest ten Upamecano, właśnie jak w przypadku, kurde, poprzedniego składu jednego, nie pamiętam już którego. To jest dobra karta, nie? Dlatego ostatecznie polecam ci tego Upamecano. Dzięki za wszystko. Trzymajcie się. No i cześć.